I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem przewidywania Da Vinci. Także dwie godziny temu film dodany, pewnie jak oglądacie tutaj, no dzisiaj, powiedzmy tak, znowu MM Crypto spotyka się po miesiącu z Da Vinci, który mu tłumaczy teraz. Tym razem się dowiemy, czy Da Vinci myśli, że mamy bottom, czyli najniższą cenę Bitcoina w tym momencie, a oprócz tego dowiemy się o tych trzech kryptowalutach, o których mówiliśmy do tej pory i co się z nimi dzieje i czy warto, oczywiście zdaniem Da Vinci'ego, zainwestować w nie teraz. Question, Da Vinci, is the Bitcoin bottom in or will we see actually lower prices? Pierwsze pytanie, Da Vinci, czy bottom, czyli najniższa cena Bitcoina, jest już teraz już z nami, niżej nie spadnie, czy myślisz inaczej? Me that, and I'm going to share my screen right now and show you the chart of Bitcoin. As you can you see the screen right now, Chris? Yes. Okay, so you can take a look at the Bitcoin prices. We've had this huge cliff fall right down here. You saw that. That was pretty brutal. A lot of people were like crying. But still, the market still continue to be happy. Mieliśmy ten duży zrzut z 6000 dolarów, powiedzmy tutaj, widzieliśmy o tym już wcześniej. Ludzie dyskutują, rozmawiają, ale nadal... And positive. And that's not good. And so what we're seeing here is more of a rolling over type action of Bitcoin. And it's really sad to see... A smiling face. No i tutaj pokazuje tą smiling face, gdzie pokazywał wcześniej też, co u niego na wykresach oznacza kolejne spadki. Po prostu market się z ciebie śmieje i idziemy niżej. And you keep seeing it, I mean, over and over again, like all we do is just constantly just go down and down. Right and down right here. Co chwileczkę idziemy niżej, niżej i niżej. Just non-stop. Maybe this, I was hoping this was going to like turn things around. This candlestick here, this candlestick day here, the green candle was like beautiful. But again, the market, looking at the 4-hour channel time frame, this does not look like a flag to me, and I am concerned that we're not going to see any higher prices. No i widzieliśmy ten wskok ostatnio Bitcoina. Niektórzy tutaj myśleli, że się utworzy flaga bullish, że dzięki tej fladze jeszcze wyżej wyskoczymy, ale jego zdaniem nie wygląda to za ciekawie i w kolejnych dniach będziemy widzieć spadki. That's the sad thing, but the good thing is, you know what, if Bitcoin can't raise up to the 4000 level to retest the 4000 or even the 200-day moving average, that means we are going to see a higher bottom than the one that I've mentioned in the past. Jeden jest plus tego wszystkiego. Jeżeli Bitcoin nie może w tym momencie dojść nawet do 4000 dolarów albo do 200 moving average, no to jego zdaniem tą niską cenę Bitcoina, którą może uderzyć Bitcoin w około chyba 1300 dolarów, ja tutaj dopowiadam, bo pamiętam z poprzednich filmów, mówił, no to raczej się nie zdarzy. Dzięki temu, że Bitcoin nie ma mocy teraz dojścia do 4000, to nie zobaczymy takiego wielkiego spadku. Because there are people buying here like crazy. Every time it comes back down. And so po prostu ludzie będą kupować. Za każdym razem, jak będzie tutaj spadało do 3300, 3100, a nawet poniżej, no to ludzie będą kupować w tym jak szaleńcy. Even if those people give up, the problem is, there's probably a huge amount of people below 3000 to 2000 level. I nawet jak ci ludzie, którzy tutaj bronią tej ceny 3100, 3000 dolarów, to jest bardzo dużo osób, którzy są gotowi kupić pomiędzy granicami od 2 do 3000 dolarów za jednego Bitcoina. That will just snap things up like crazy. And the fact that we did not go higher, we didn't suck in a bunch of people going, oh my god, this is a new bull run, let's buy, buy, buy.
Because those people, if we sucked in those people, they would have pushed the price way down, because as price started rolling over, they'd be like, oh my god, I gotta get out, gotta get out. No i tylko dlatego, że nie poszliśmy wyżej też, no to nie zgadaliśmy tych ludzi, którzy mówią, ojeju, już mamy hossę, kupujemy, kupujemy na umór, i wtedy, jeżeli by doszło do 4000, ponad 4,5, no to wtedy ci sami ludzie by spuścili tak samo tego Bitcoina, którzy zakupili, bo panika by się pojawiła w tych nowych inwestorach i jeszcze niżej byśmy mogli spaść. So, I personally think, and this is my personal opinion, that right now, as it says, as I look at the charts, Bitcoin doesn't look good. It looks like it wants to roll over. Could go higher. Could go against me. No i teraz, jak patrzę na wykres, no jego zdaniem nie wygląda to za ciekawie. Raczej Bitcoin będzie spadał. Może iść wyżej, oczywiście, ale jego zdaniem będzie tutaj spadał. And I accept that. But right now it doesn't look that way on the price charts. The only positive thing I can see is volume coming in, but that's not enough. Jedynym pozytywnym momentem to jest wolumen, który jest nieco wyższy niż w ostatnich dniach, a reszta jest po prostu tutaj bardzo bezsowa, czyli w beście, można powiedzieć. Yeah. If it rolls over and it goes past 3000, we could see the final capitulation candle. We could see, once we see our candles, our volume candles higher than this one, you know that's the bottom, guys. You can start buying. That's the absolute bottom. Jeżeli wolumen będzie większy niż tutaj mieliśmy i dojdziemy w tych cenach, co jesteśmy, albo ciutkę niżej, ale wolumen się pojawi na podobnym poziomie, to będzie oznaczało dla niego bottom, czyli najniższą cenę Bitcoina. And that's when you can start buying. All right. Do you also have something? I mean, it looks like a comedy show with all that smiling faces, but do you also maybe have a, I mean, we can look at the volume, but do you also have something like a price target? Like if this price target gets surpassed to the bottom, then it will go to that price level, and do you have maybe something like that? Czy masz może troszeczkę inną tutaj technikę, żeby nam opowiedzieć o ewentualnie cenie, na jaką mamy zwracać uwagę? Wiem, że wolumen, tutaj mówiłeś wcześniej, i inne rzeczy, wygląda to jak trochę komedia z tymi uśmiechami, te wykresy. Czy możesz powiedzieć po prostu o cenie, jaką możemy się spodziewać i ewentualnie kiedy będzie to odwrócenie trendu? Yeah, sure. Actually, let me just clear all these drawings and I can give you that. Hang on, drawing tools, sorry. Drawing tool, oh, clear all, where is it? Hide all drawing tools, okay, there we go. So if we do extensions, right? If we do an extension here, I think we can do an extension from here, and this is legal. Oops, what happened? Oh no, it came back, but that's all right. We could do an extension here to here, that's the zero point here. Okay, and then we change the settings, and we're going to go to the golden ratio, right? We're going to add these ones as well. These are stopping points, but the golden ratio is probably the best way to go. Let's just see. Let's add the 2.0. So, if we do fall down... Rozrysował teraz FIBA, tak jak wcześniej, golden ratio, czyli widzimy, jakie zaznaczał na FIBie te liczby, które mu tutaj dopomagają w tym, i zobaczymy. This breakdown from here, I would say about $2,400 would be a nice stopping point. You might see some stopping points along the way here. Jego zdaniem FIB pokazuje mu, że $2,400 to będzie taki ciekawy, najniższy punkt Bitcoina, jeżeli chodzi o FIB. Right, where it holds, but then continues to fall down on 2600, 2700, 2800 here. Those are nice stopping points. But to są te wszystkie stop points, które widzicie. 27, 28, czyli 28, 29 po drodze, które może się zatrzymać na chwilę. Cena Bitcoina. That's the worst case scenario. Okay. So that's actually, you know what, the extension meet up right where I was thinking that the price would go as an absolute low. Najniższa cena tutaj widzimy, że ma
1800 dolarów i to była najgorsza w tym momencie rzecz, jaka myśli, że Bitcoin mógłby no, około takiej wartości się zatrzymać, 1800 dolarów. Interesting. I didn't even see that. It's kind of a good news, but you are basically saying when we go below 3,100, then it is likely that we hit 2,400 and in the worst case even 1,800, but not 1,300 anymore. Tak, i teraz on tu się go pyta, bo wcześniej mówił Da Vinci, że 1300 nawet może zejść Bitcoin. No, widzimy, że zmienia zdanie teraz i no, trzeba patrzeć na wykres codziennie. I to jest normalna rzecz u analityków technicznych. Po prostu trzeba patrzeć na codzienną zmianę i wtedy ewentualnie mieć inny ten wynik. Także on teraz twierdzi, że nie będzie 1300, tylko około 1800. Exactly, exactly. 1000 is pretty much off the table. The only time the 1000 I've seen 1000 be on the table is with point and figure charts, no form of charting. Mm-hmm. And it states that we should see 1020. Yeah. Point and figure charts. But that's not likely because there's not enough like push up to get a whole bunch of people in and then yeah. And then all those suckers get wiped out, right? So I don't see that happening, right? I don't see the euphoric rise and then the whole collapse down to like, oh my god, $1,000. Po prostu musiałby zobaczyć wielki wzrost, tak jak dużo analityków mówiliśmy. Mówiliśmy też o tym we wróżeniu z fusów, nie wiem, czy pamiętacie, że dużo analityków technicznych czeka teraz na właśnie taki większy wzrost, do 5000 dolarów powiedzmy, i wtedy byśmy mieli tą ostatnią, opowiemy sobie w czwartek na wróżeniu z fusów, to już jest jutro, czyli jutro na wróżeniu z fusów, jak niektórzy analitycy twierdzą w dłuższej strefie czasowej, ale właśnie należałoby tutaj mieć taki wyszczał do nawet 5000 dolarów, żeby wszyscy już zaczęli gadać, jest hossa, w końcu już jesteśmy poza, a nie mówiłem. No i wtedy zaczynają kupować ci ludzie i wtedy jak Bitcoin spada, panika i spada bardzo nisko wtedy. I wtedy byśmy mogli, ale że dlatego, że nie mamy tego tutaj, że nie ma tych wzrostów jeszcze do tej pory, no to jego zdaniem raczej tak nisko nie upadniemy. But who knows, right? Let's see. We'll see in the next few months. I think, I believe that the bottom will be in June, in the May-June time frame. Mm-hmm. On mówi, że najniższa cena Bitcoina będzie około czerwca, maja-czerwca. Okay, so let me wrap that up. Maybe you can also show the people love to see your face. Come back and let me wrap that up. So actually you say it's very likely that the bottom is not in, that we will see it somewhere around mid of the year, that the bear market is at 1.5 years and it's likely that we see prices like 2,400 or maybe at worst 1,800. So the answer, is the Bitcoin bottom in? Most likely not. Unfortunately. Czyli podsumowujemy pytanie, czy Bitcoin jest w najniższej cenie teraz już? Czy osiągniemy jeszcze niższą, czy już jest w najniższej? Nie. Może jeszcze spaść niżej do 2400, do 1800. Zdaniem Da Vinci'ego, pamiętajcie, to jest tylko zdanie Da Vinci'ego. Wy możecie mieć zupełnie inne i bardzo się bym ucieszył, jeżeli mi o tym innym zdaniu poinformujecie w komentarzach. Za chwilę tutaj będzie Da Vinci mówił o trzech altcoinach, ale jest ważna rzecz, o której on teraz powie. You know, a lot of people, what they do is they chase markets and that's the worst thing you can do, right? There's a lot of altcoins that have gone up and you can't chase, you can't be... Bardzo dużo osób robi taki błąd, że jeżeli statek odjedzie, można powiedzieć, odpłynie, czyli dana kryptowaluta, w którą chcemy zainwestować, wyrysowaliśmy sobie FIB i wiemy, że już odjechał, widzimy, ale i tak kupujemy. No to jest bardzo zła rzecz, jeżeli chodzi o inwestowanie. Jeżeli statek odpływa, mamy inne szanse na markecie, pamiętajcie, żeby po prostu wejść. Nie zawsze trzeba po prostu w tą jedyną krypto, która odpłynęła, już można powiedzieć. Nie można robić FOMO. There's some chances where the boat comes back to you, right? Because as I said in other videos. Czasami jest szansa, że statek przypłynie z powrotem do ciebie, ale ty nie płyniesz, nie wskakujesz do wody i płyniesz za statkiem, bo wtedy no zupełnie się to mija z tą techniką inwestowania.
when the individuals miss the boat, they miss the boat. But when the what's it called, the industries insiders, they when they miss the boat, they bring the boat back. No, to jest to, co on mówił w innym filmie, gdzie indywidualni inwestorzy, jeżeli im ten statek odpłynie, to po prostu odpłyną. A jeżeli instytucjom odpłynie ten statek, to go po prostu zawracają. My nie mamy takiej mocy, wręcz przeciwnie, lepiej odpuścić sobie statek, a poczekać na przystani, na kolejny. And when they do bring the boat back, you could probably get a chance to get in. So you might as well see hope for the best and that they bring the boat back to you. And set your buy orders at a specific level that's lower than the current high, because don't buy higher markets, because... No i tutaj mówię, nawet jeżeli instytucje zawrócą ten statek, to jest dla ciebie szansa na wejście wtedy. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tutaj wychodzi z tego i po prostu wtedy macie szansę i nie kupujemy, on mówi, no, tego statku, co już odpłynął. You don't know how high it's really gonna go. And one other thing before I go on to the altcoins. Bitcoin, although this is not the bottom, I believe it's not the bottom, it is good enough to start cost averaging in, because we're low enough. Druga ważna rzecz. Pomimo tego, że mówię, że Bitcoin nie jest jeszcze na najniższej cenie Bitcoina, bardzo dobrą rzeczą jest już uśrednianie ceny. Czyli jeżeli chcecie wejść Bitcoina już w tym momencie, zakupić cząstkę całej inwestycji, którą chcecie zainwestować. Right, for like almost 80% off the ties, so know enough to just go, hey, you know what, I don't care if it goes a little bit lower, just I'm gonna put in like $20 a week, $50 a week, and that's fine, because you know what, when it comes to technical analysis, it's only based on probabilities. What's the most probable outcome? Bardzo ważna rzecz, którą on tu mówi. Także nawet jeżeli chcecie kupować miesięcznie, powiedzmy 50, 100 dolarów w Bitcoinie, bardzo fajna rzecz, poleca. I pamiętajcie, że techniczna analiza to jest tylko prawdopodobieństwo. To nie jest, nie wiem, wróżenie z fusów, które zawsze przepowiada przyszłość. To jest tylko prawdopodobieństwo, ja już tu dodam, na boku, oparte na historii, czyli na lewej stronie wykresu. And it doesn't include in what's called a fundamental event. For example, let's just say the US dollar collapses this year. Well, all my technical analysis goes out the window. Yes. they are also... Powiedzmy, że US dollar, czyli amerykański dolar, upadnie w tym roku. No to przecież cała analiza idzie do kosza, bo wszystko się zmienia praktycznie fundamentalnie, także... Like fundamental things, like exogenous risks. So it's good that you are mentioning that. What if we are wrong? What if the bottom is in and you are just waiting for a lower price? You will never get into Bitcoin and you will miss out on everything. So yeah, exactly, from a probability. Dlatego on tutaj dobrze też mówi, że no fundamentalnie, jeżeli coś się zmienia, no to wtedy wykresy naprawdę nie działają, więc już warto uśredniać. Just in case, żeby po prostu mieć coś tego Bitcoina w razie czego, w razie W, jakby nie było, że o patrz, Bitcoin 10 tysięcy, bo dolar upadł na przykład, nie? No, to jest bardzo ważna wiadomość. Yes, that's why I mentioned it, because like, I'm only doing this based on probabilities, what's the most probable outcome. And there are cases where, you know what, even though it's a higher... A on tylko to robi ze względu na prawdopodobieństwo i jaki najbardziej prawdopodobny rezultat może być, powiedzmy, w przyszłości. I tak się właśnie robi techniczną analizę. Prawdopodobieństwo. Like for example 70% chance, there's still that 30% chance that I'm completely wrong. I nawet gdyby tutaj się zgadzał 70% czasu, no to tak 30% zostaje na te wszystkie pomyłki. I one są. Przecież nikt nie jest tutaj stuprocentowo pewnym analitykiem, bo taki jakby był, to by my wszyscy zapisali się do niego na grupę płatną i on by podawał i rzucał wszystkim w którą stronę albo na co w tym momencie w co zainwestować. Yes. Exactly. So you gotta take that into fact. Whenever I'm making any kind of like charts or predictions, okay? There's a 30%, anywhere from 40 to 30% chance that I'm completely wrong. I kiedy on robi nawet predykcję, on mówi od razu z bomby. Pomiędzy 30 a 40% szansy jest to,
że może się mylić. Także 60% bierzecie w ciemno. And that's a big enough number that the odds are I'm going to be wrong like. I to jest duży numer. But looking at the past, you was correct like 90% of the time. Just saying. Ale patrząc na przeszłość, no wiemy o tym. Jeżeli nie wiecie, kim jest Da Vinci, zapraszam was do pierwszego odcinka z tej serii o Da Vinci i wtedy dowiecie się troszeczkę więcej, bo on tu właśnie mówi, ale patrząc na przeszłość Da Vinci, w 90% miałeś rację. Just saying that, but all right, thanks for mentioning that. Thank you. I'm still getting over the cold a little bit. But yeah, me too. Yeah, let me just share my screen and let's head over to take a look at Dash. I'm going to make this quick because we always like to blather on like a lot and I like to talk about crypto. Okay, wrócimy do tej części już jutro, do tej drugiej części o Dash i innych kryptowalutach, które on tutaj zostawi linka. Jeżeli ktoś sobie szybciej po angielsku chce zobaczyć, nie ma problemu. Ja po prostu ze względu na brak czasu i tak, że jestem spóźniony, wiecie gdzie, no nie jestem w stanie dokończyć tej audycji teraz od razu. Już dzwonią. Także jutro druga część. Jeżeli dla tych wszystkich, którzy nie znają angielskiego, zapraszam. Jeżeli nie, dodaję linka i wy sobie możecie od razu wejść i zobaczyć te wszystkie rzeczy. Także pierwsza część zrobiona, a jutro wrócimy szybciutko od drugiej części, żebyście wiedzieli, no, kiedy ten statek nie odpływa albo kiedy już może odpłynął. Także zobaczymy. Jutro się pojawimy z powrotem, tak jak mówię. Jest jak jest, ale jutro wracamy do Da Vinci'ego, a ja wam życzę wspaniałego dnia i pamiętajcie... Dokładnie. Zostańcie z Bitcoinem.